Po wojnie, gdy zostały zmienione granice państw, siostry Polki wraz z polskimi dziećmi musiały opuścić tereny wschodnie i przenieść się na zachód. Matka Laura pojechała wraz z nimi. Otwierała nowe domy i dzieła. Dzięki jej trosce w marcu 1946 roku erygowany został nowicjat w pogrzebieniu, a w maju tego roku powstała inspektoria pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki, której została pierwszą inspektorką. Oddana bez reszty posłannictwu salezjańskiemu, realizowanemu z wielkim rozmachem, cieszyła się z rozwoju zgromadzenia. Schorowana, do końca służyła wszystkim z macierzyńską miłością. Zmarła 30 sierpnia 1951 roku w pogrzebieniu, gdzie znajduje się jej grób. Pozostawiła 21 domów, 149 sióstr i 30 nowicjuszek.